Legionowscy kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn podejrzewanych o dokonanie serii włamań do mieszkań na terenie Legionowa. Jak ustalili śledczy, grupa przestępcza działała od co najmniej 5 miesięcy. Trzej mężczyźni, mieszkańcy Warszawy, wcześniej już notowani i karani za podobne przestępstwa, wykorzystywali nieobecność domowników i za pomocą specjalnych narzędzi wyłamywali zamki w drzwiach. Kradli przedmioty takie jak laptopy, sprzęt fotograficzny, mały sprzęt AGD, biżuteria. Czyli wszystko to, co przedstawiało jakąkolwiek wartość i co można było potem łatwo spieniężyć. Z tego przestępczego procederu sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu. 28-letni Piotr W., 30-letni Hubert B. oraz 38-letni Artur D. zostali zatrzymani w ubiegłą środę, chwilę po tym, jak włamali się do jednego z mieszkań przy ulicy Zegrzyńskiej. Kiedy otrzymaliśmy informację o włamaniu, policjanci wytypowali trzech mężczyzn, patrolowali miasto. W pewnym momencie zauważyli samochód marki Peugeot, którym poruszali się ci mężczyźni, rysopisem odpowiadający wytypowanym sprawcom. W samochodzie znaleziono przedmioty, które pochodziły z tego włamania z ulicy Zegrzyńskiej oraz przedmioty, które służyły do popełniania przestępstw. Śledczy prowadzący te sprawy potwierdzili już 5 przypadków kradzieży z włamaniem dokonanych w różnych miejscach Legionowa, o które są podejrzewani zatrzymani mężczyźni. Policjanci nie wykluczają jednak kolejnych zarzutów. Decyzją sądu Artur D. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Wszystkim członkom grupy przestępczej grozi do 10 lat pozbawienia wolności.